Niwelator Lamigo Spin 220 przychodzi do nas w takiej oto walizie, dokładnie identycznej jak jego młodszy brat Spin 210. Waliza jest dobrze wykonana, sprawdzona. Tak naprawdę w sprzedaży te walizki są od ponad 10 lat, kiedy jestem w branży, bez zmian, więc nie widziałem jeszcze, żeby się któraś sama z siebie popsuła. Bardzo dobre zapięcia, nic się też z nimi nie dzieje, są całe wykonane z metalu, nic tu nie pęka. No i co, zestaw Lamigo Spin 220 jest zestawem bardzo, bardzo rozszerzonym, bardzo dużym, jeśli weźmiemy pod uwagę inne niwelatory tej klasy na rynku. Dlatego uważam, że to jest jeden z najfajniejszych wyborów w tej cenie, bo jest multizadaniowy niwelator laserowy, o którym szerzej za chwilę. Coś, czego nie widziałem u konkurencji, drugi akumulator litowo-jonowy, ładowarka, a żeby nie było, to jest drugi, pod spodem jest jeszcze jeden. Detektor laserowy w Lamigo Spin 220 jest już detektorem innych rozmiarów, jest to duży detektor w porównaniu do 210, ten wypada dużo lepiej, ponieważ jego okno detekcji, zakres pracy jest dużo, dużo większy, a różnica w cenie nie jest wcale taka jakaś spektakularna, więc uważam, że jeśli ktoś się zastanawia nad 210, lepiej sobie tam wysupłać parę groszy i doposażyć się w ten model. Pilot zdalnego sterowania, tarczka laserowa, okulary, no i uchwyt. Uchwyt jest to uchwyt ścienny, który może przydać się przy montażu sufitów, na przykład typu Armstrong na jakichś dużych powierzchniach. Wieszamy sobie go nad sufitem, regulujemy i jesteśmy w stanie wykonać dużą płaszczyznę z jednego miejsca. I uchwyt ma też funkcję adaptera do montażu na statywie w ten sposób, abyśmy mogli urządzenie przykręcić sobie do uchwytu tej płaszczyźnie i wykonywać pracę pionową, więc mega fajna rzecz. Co istotne, w obecnych konkurentach to wyposażenie jest dużo mniejsze, więc tutaj macie w cenie urządzenia dodatkowy akumulator, to jest około 2,5 stówki, dodatkowy uchwyt, to jest około 2,5 stówki, duży detektor. Są też dwie opcje zakupu tego urządzenia. To jest ta podstawowa, główna, ale wchodzi też na dniach taki sam detektor, tylko ze wskazaniami cyfrowymi na ekranie. Więc to musicie już obserwować bezpośrednio w sklepie. Link będzie na dole pod filmem. Kilka słów na temat tego, co najważniejsze w tym zestawie, czyli niwelatora laserowego. Niwelator laserowy Spin 220 jest to urządzenie, które potrafi pracować w poziomie, które potrafi pracować w pionie, które oczywiście posiada spadki w osi X i w osi Y, czyli możemy sobie wiązkę pochylać w ten sposób, w ten i w ten, ale też kopertowo na przykład do jednego z narożników. Urządzenie dodatkowo, poza tymi funkcjonalnościami, które posiada młodszy brat, bo akurat w rodzinie Lamigo jest tak, że to, co posiada Spin 205, posiada też Spin 210, a to, co posiada Spin 210, posiada też Spin 220. No i dodatkowa funkcjonalność, której nie posiada Spin 210, jest to pionownik laserowy, czyli po włączeniu urządzenia na dole, tutaj na dłoni mojej może troszkę widać, na górze i na dole mamy punkt laserowy. Jeśli ten punkt laserowy jest widoczny, to możemy sobie albo precyzyjnie na statywie od jakiegoś palika ustawić nasze pomiary, albo możemy sobie przy pracy w tej płaszczyźnie wyświetlić oś z jednej i z drugiej strony. Zresztą widać to tutaj. A to ma masę ciekawych zastosowań. Jeśli jesteście ich ciekawi, piszcie w komentarzach, że jesteśmy ciekawi tych zastosowań, to my zrobimy dla Was materiał o pracy z niwelatorem. To jest prezentacja produktu. Wracamy zatem do Spina 220. No, Spin jest wykonany bardzo porządnie, jak cała rodzina Lamigo jest długo na rynku, ten niwelator. Firma Lamigo nie ma takiego parcia na zmienianie jakichś częste swoich obudów, swojego wyglądu urządzeń, więc one mają bardzo długi cykl życia, ale są poddawane takim liftingom. I to jest najnowsza wersja tego niwelatora, która posiada zasilanie litowo-jonowe. Dwa akumulatory dają nam elastyczność zasilania, czyli tamten ładujemy sobie gdzieś przy kontakcie, pracujemy,
Jeśli mamy możliwość podłączenia sobie urządzenia, możemy pracować z podłączonym zasilaniem, bo mamy dodatkowe gniazdo w obudowie, więc możemy albo ładować tamten akumulator, na tym pracować, albo pracować na kablu. Nie ma takiej sytuacji, jeśli zadbamy o naładowany choć jeden, że przerywamy pracę, bo urządzenie jest nienaładowane. Tutaj jest to w cenie i fajne jest też to, bo takie akumulatory do niwelatorów dedykowane na dzień nagrywania filmu jest to około 250 zł. Tutaj macie te 250 zł już jakby w cenie zakupu wliczone. Jest to w walizce zawsze na budowie, zawsze z Wami, zawsze pod ręką. Dobra, samo urządzenie. Podobnie jak młodszy brat, jeśli ktoś nie widział filmu, to szybko opowiem. Włączanie to jest jedyny przycisk, który jest tylko tutaj. Cała reszta znajduje się na pilocie, jest powtórzona, więc można sterować nim nie dotykając urządzenia. Samo instrukcja obsługi, no jest, mimo tego, że jest dosyć dużo przycisków, jest bardzo prosta. Włącznik, włącz, wyłącz, wiadomo. Tutaj jest włącznik lub wyłącznik systemu poziomowania. Oczywiście domyślnie urządzenie, co też niektórzy są zaskoczeni. Włączamy, uruchamia się system poziomowania, więc laser, jeśli zaczyna się kręcić, to znaczy, że ten poziom uzyskał i dlatego się kręci. Nic tu dodatkowo się nie włącza. Ten przycisk to jest rozłączanie. Jeśli świeci się zielona dioda, wyłączamy system poziomowania, więc możemy sobie zadawać dowolne spadki poprzez pochylanie obudowy. Urządzenie nie zwraca teraz uwagi tak naprawdę na system poziomowania. Wyznacza nam płaszczyznę, ale ona już nie daje gwarancji tego, że jest pozioma. Po zablokowaniu tego systemu poziomowania możemy nie obracać obudowy, a obracać samym systemem poziomowania w środku za pomocą strzałek. Czyli ta strzałka pochyli nam płaszczyznę tak, strzałka w tą stronę pochyli nam tak, strzałka w stronę włącznika pochyli nam w dół, a ta strzałka pochyli nam analogicznie w drugą stronę, więc to jest jakby zespół, który działa razem. I podobnie na pilocie, także jak patrzymy na urządzenie, tak strzałka przód, tył, prawo, lewo obniża nam płaszczyzny. Tutaj mamy obrót punktu prawo, lewo. No, niwelator jest obudowany szybkami, jest to urządzenie szczelne, przeznaczone do pracy na zewnątrz. Klasa szczelności w danych technicznych poniżej, jak i wszystkie inne dane. Link do tych danych macie w opisie. Następne jest to funkcja skanowania, czyli wyłącza nam rotację i możemy sobie w różnych kątach, no teraz nam uciekł w stronę kamery, i właśnie po to jest obracanie strzałkami, bo ja nie mogę złapać za tą głowiczkę i obrócić tam, gdzie chcę. I teraz sobie przesuwamy w naszą stronę to skanowanie i tak naprawdę działa wycinek. Do wyboru mamy 10 stopni, 45 stopni, 90 stopni, 180 stopni, no i później wracamy już do pełnego obrotu. Przycisk z żółwiem i królikiem jest to nic innego jak regulacja prędkości tego, z jaką to urządzenie się kręci. Do pracy na zewnątrz zawsze najwyższa prędkość, niższe prędkości nie wiem po co są. Przez 10 lat nigdy nie usłyszałem jakiegoś super argumentu po co są. Słyszałem kilka takich wydziwionych, nie będę powtarzał, bo mi nie wydaje się, że do tego to służy. Na pewno jeśli pracujemy z detektorem na zewnątrz, dla nas najbardziej istotne jest to, żeby niwelator kręcił się najszybciej jak potrafi, bo wtedy obrót od punktu wraz ze wzrostem odległości częściej przechodzi przez detektor. Im częściej przechodzi przez detektor, tym mamy większe dokładności. No i tutaj jest funkcja antykolizyjna oraz funkcja wind pod jednym przyciskiem. Polega to na tym, że niwelator przez to, że posiada funkcję automatycznego poziomowania, nawet jak go przesuniemy, trącimy, to on po chwili ustawia się i pracuje. Jeśli to się dzieje na statywie, może być tak, że ten punkt zero, który złapaliśmy, został zepsuty i dalsze pomiary będą błędne. Zapobiega temu ta funkcja, która po uzbrojeniu się i potrąceniu przez kogoś niwelatora wyłączy go, żeby zmusić nas do weryfikacji tego, na jakiej wysokości jest urządzenie, złapania zera ponownie. A dodatkowo właśnie w tym liftowym egzemplarzu, który tutaj macie, już zresztą chyba wszędzie sprzedawane są takie egzemplarze, jeśli wiatr wieje na obudowę, to też potrafi delikatnie naddawać
I tu jest taka korekta pomiaru, żeby nie było, że ta wiązka nie nadąża, że kompensator nie nadąża poziomować, to funkcja wind robi nam tutaj takie korekty. Więc tak jak wspomniałem na wstępie, tak jak wspomniałem na filmie o całej rodzinie, jest to mega multifunkcyjna maszyna, która znajdzie zastosowanie naprawdę w wielu dziedzinach budownictwa, przemysłu i tego typu pomiarach, bo naprawdę jest mega fajnie wyposażona, ma dobre parametry techniczne i jak na dzisiejsze czasy przystępną cenę. Także jeśli macie więcej pytań na temat samego sprzętu, jeśli jest jakiś aspekt, którego nie poruszyłem w tym filmie, piszcie w komentarzach, piszcie na maila do nas. Jeśli ktoś potrzebuje tej odpowiedzi bardzo szybko, to zachęcam do kontaktu telefonicznego z nami. Pracujemy od poniedziałku do piątku, więc zawsze chętnie odpowiemy na wasze wszystkie pytania. No i dzięki, że przetrwaliście tę przydługą gadaninę na temat jednego egzemplarza sprzętu. I co, widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.